Film, który nie sposób nie pokochać, a mianowicie Hotaru Binomori. Zaintrygowana opowieścią o górskim bogu, sześcioletnia Hotaru gubi się w starożytnym lesie. Na szczęście zostaje ona odnaleziona przez zamaskowanego leśnego ducha o imieniu Gin. Wyprowadza on ją bezpiecznie z lasu pod jednym jedynym warunkiem, że Hotaru go nie dotknie, gdyż wtedy zniknie na zawsze. Rzadko zdarza się tak, że bajka w idealny sposób łączy ze sobą dramat i komedię. W tym 45-minutowym filmie wszystko jest na swoim miejscu. Od początku do końca tytuł ten przedstawia nam płynną i spójną historię, która wygląda i brzmi po prostu cudnie. Film ten zwrócił na mnie swoją szczególną uwagę poprzez to, w jak łatwy i przyswajalny dla odbiorcy sposób połączył świat ludzi i japońskich bóstw czy też duchów. O ile większość seansu bardzo mi się podobała, to końcówka rozłożyła mnie całkowicie na łopatki. Nigdy nie sądziłem, że w trakcie tak krótkiego filmu tak bardzo można zżyć się z bohaterami i przeżywać z nimi chwile radosne, jak i te smutne. Ode mnie tytuł ten dostaje 9 na 10, po prostu trzeba obejrzeć, a nie powinien być to wielki wysiłek, patrząc na jego długość.